Ewa Sidorek, zastępca prezydenta miasta, odniosła się do sprawy niewypłacania nauczycielom wynagrodzeń za tzw. nadgodziny. O wypłaty upominają się nauczyciele, a wspiera ich radny Sławomir Sieczkowski. Na pewno nie były wypłacane godziny ponadwymiarowe. Myślę, że od 25 marca do 30 kwietnia. Na ostatniej z wideokonferencji pan prezydent zaapelował tutaj do dyrektorów w dwóch jakby kwestiach. W jednej kwestii takiej, otóż jedną z jakby zarzutów ze strony pana też radnego i wynika, że organ prowadzący nie ma podstawy prawnej. Mowa tu też o rozporządzeniu z 20 marca ministra edukacji narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie tegoczasowego ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty, no właśnie w związku z zwalczaniem COVID-19, że to kompetencja jest dyrektora. Jak wygląda sprawa rozliczania godzin ponadwymiarowych? To samo rozporządzenie nakłada na dyrektorów m.in. obowiązek takiego zorganizowania zajęć zdalnych, aby nauczyciele mogli w pracy z uczniem zrealizować podstawę programową, a uczniowie mogli uczestniczyć w zajęciach w sposób zgodny z ergonomicznymi i higienicznymi warunkami pracy przy komputerze. To także dyrektor ustala, jaka jest forma dokumentowania zajęć w celu monitorowania realizacji podstawy programowej, monitorowania sposobu oceniania postępów ucznia, ale też monitorowania realizacji godzin pracy nauczyciela i w tym też ponadwymiarowych. Jednak chcę Państwu też przypomnieć, że zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe, to organ prowadzący szkołę lub placówkę również sprawuje nadzór nad jej działalnością w zakresie spraw finansowych, administracyjnych, z uwzględnieniem odrębnych przepisów i w zakresie tutaj wymienionym w ustępie pierwszym nadzorowi podlega w szczególności prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole lub placówce środkami budżetowymi. Między innymi, tu nie będę wymieniać tych pozostałych zobowiązań, które także ciążą na organie prowadzącym. To jest ta kwestia. Kolejna sprawa to, odnosiłam się do ostatniej wideokonferencji pana prezydenta i pan prezydent stwierdził, że dobrze, w takim razie, jeżeli dyrektorzy chcą i widzą taką potrzebę i uważają to za daleko posuniętą nadgorliwość organu prowadzącego, w takim razie oczekujemy, aby to dyrektorzy zweryfikowali i mamy nadzieję, że w pewnym sensie pokazali, jak wygląda dokumentacja i na podstawie tej dokumentacji i tego sposobu nadzoru przez dyrektora pracy swoich pracowników wypowiedzieli się i podjęli decyzję, czy wszyscy nauczyciele, którzy nauczyciele realizują godziny ponadwymiarowe i na tej podstawie oczywiście godziny te zostaną opłacone. Jest jednak jedno ale, wynikające z informacji docierających do ratusza z różnych źródeł. Tak jak informują rodzice, są placówki oświatowe, gdzie jest nauczyciel, który kontaktuje się z uczniami, prowadzi zajęcia online. W tej samej szkole są nauczyciele, którzy nie nawiązali kontaktu ze swoimi uczniami. Czy dyrektorzy zatem potwierdzą pozorną pracę? Spodziewać się tego raczej nie należy. To na dyrektorach ciąży odpowiedzialność za wydatkowane środki. Przyglądając się też i zbierając te poszczególne opinie, można wysnuć wniosek, że dyrektorzy mogą mieć problem z uzasadnieniem pracy nawet w ramach obowiązkowego pensum nauczyciela. Ale to już jak powiedziałam, to jest praca dyrektora, nadzór dyrektorski. Dyrektorzy za to będą odpowiadać, to potwierdzać, czy też ich nauczyciele pracowali w taki czy w inny sposób. W związku z tym po naszych tu spotkaniach i rozmowach na pewno, jeszcze raz powtarzam, została podjęta taka decyzja, że z pełną odpowiedzialnością i mając na uwadze, co spoczywa na organie prowadzącym, a także co spoczywa na barkach dyrektora, to dyrektor podejmuje decyzję i jeżeli uzna, że nauczyciel realizuje godziny ponadwymiarowe, to będzie oczywiście może te godziny wypłacić. Ale też pan prezydent powiedział także, żeby każdy miał świadomość i odpowiedzialności.
że tu nie chodzi o taki święty spokój, że może wypłacimy wszystkim, bo miejmy spokój, bo to nauczyciele może się domagają, czy też są inne jakieś do tego podstawy czy argumenty, tylko to także podlega kontroli finansowej. Wypłacanie wynagrodzeń za godziny nieprzepracowane to nic innego jak naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Los nauczycielskich nadliczbówek leżał zatem w rękach najpierw samych nauczycieli, a teraz w rękach dyrektorów, którzy dokonując rozliczeń finansowych muszą mieć dowody potwierdzające fakt wykonania pracy.